dobry. Na dzisiaj czytam słowo, które jest zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, pierwszym wierszu oraz w liście Pawła do Filipian, w 4 rozdziale, 8 wierszu. Nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Moi drodzy, te dzisiejsze teksty zachęcają nas do uczciwości, do tego, żebyśmy nie kombinowali, żebyśmy nie chachmęcili, żebyśmy byli najzwyczajniej w świecie ludźmi porządnymi. I tak sobie myślałem, gdzie by tu znaleźć przykłady nieuczciwości, żeby mieć wam dzisiaj o czym powiedzieć. No i nie trzeba było szukać daleko. Mianowicie starczy otworzyć pierwszą lepszą stronę internetową i mamy takie nagłówki. Pewien polityk jest wściekły. Nie chce, by Polacy obejrzeli ten film. Albo wpadka prezesa pewnej państwowej spółki. Chciał uderzyć w innego polityka. Miały być przyszłością wojsk pancernych. Na 18 zepsuło się 18. Nieoficjalne doniesienia po wypadku radiowozu z nastolatkami. Sprzeczności i absurdy. Były minister uderza w słowa prezesa pewnej spółki państwowej. Co my tu jeszcze mamy? Kara śmierci wykonana, poruszające ostatnie słowa skazanej. Skandal podczas kolędy. Całe jasło huczy. Policja działa. Pukają do domów Polaków, pod żadnym pozorem nie wpuszczaj ich do środka. Albo mamy jeszcze gdzie indziej, oszustwo na Biedronkę, podstępna metoda. No i mamy tutaj jeszcze różne przykłady jakichś takich. O, ksiądz wskazuje winnych krachu kościoła, ma ujawnić prawdę o Kate, pojawiły się przecieki. I tak dalej, i tak dalej. Nowa metoda złodziei. Tak można ukraść każde auto. Między jeszcze przepisami na doskonałą pomidorową i różnymi innymi ciekawymi informacjami dominują właśnie takie przekazy dnia. Negatywne, trudne jakieś takie sytuacje związane z oszustwami, z kombinowaniem, z przeinaczaniem, intrygami i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że przynajmniej relacje medialne nie są od tego wolne, ale nie musimy sięgać po relacje medialne. Warto może zastanowić się nad sobą i zadać sobie pytanie w świetle tych przeczytanych tekstów biblijnych. Czy ja każdego dnia jestem w stanie spojrzeć w lustrze w swoje oblicze i mogę to zrobić bez wstrętu, bez zniechęcenia, bez obrzydzenia? Czy zawsze jestem taki uczciwy, czy zawsze jestem taki, jak Pan Jezus oczekuje, jak Pismo Święte wymaga, albo przynajmniej jak usiłuję kształtować te postawy. Czy moje postępowanie jest zgodne z tym, co jest treścią przykazań? Tu wystarczy sobie poczytać chociażby mały katechizm, albo jeszcze lepiej duży katechizm Marcina Lutra, który bardzo ciekawie opisuje praktyki swojego czasu, jemu współczesne, jak to ludzie próbowali omijać przykazania, które myślę aż tak nie różnią się od różnych dzisiejszych właśnie kombinacji. Czy moje życie jest zgodne z Bożym Słowem? Czy moje życie jest uczciwe? Może przez tą uczciwość zdarza się nam tracić, może zdarza nam się być na gorszej pozycji niż ci, którzy uczciwością się akurat nie posługują i nie czynią z niej cnoty. Ale może właśnie chodzi o to, żeby w to lustro spojrzeć bez wstrętu, bez obrzydzenia, z uśmiechem, z optymizmem i z wdzięcznością Panu Bogu, że pozwala nam wystrzegać się tego, co złe. Może warto to wszystko przemyśleć, może warto nad tym wszystkim się zastanowić. Może warto, żeby ten rok, który już się rozpoczął, był takim dla nas rokiem uczciwości, takim rokiem życia w zgodzie ze sobą samym, a przede wszystkim życia w zgodzie z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Tego wam i sobie serdecznie i gorąco życzę. Dobrego, błogosławionego dnia.